Nigdzie i nigdy nie trzeba się tak śpieszyć, jak w ucieczce od grzechu i w podjęciu poprawy. Eucharystia jest najpotężniejszym orężem przeciw wszelkiej pokusie. Utracone światło powraca późno, a to, co początkowo otrzymałeś darmo, później zaledwie z trudem będziesz mógł otrzymać po wielu modlitwach. Posłuszeństwo jest rodzicielką wszystkich innych cnót. Nie ma szczęśliwszej duszy niż ta, która codziennie czuwa u drzwi serca w oczekiwaniu na wolę swego Pana. Bez miłości nie może się utrzymać żadna wspólnota. U wielu ludzi najpoważniejszą wadą jest zaciemnianie cudzej sławy, podczas gdy sami nie mają żadnej. Nie trzeba wątpić, że Pan zamieni wodę Twego serca, to jest łzy, w najczystsze wino, jeśli tylko napełnisz nimi stągwie, jeśli je tak obficie wylejesz, że wystarczy ich na obmycie Twoich grzechów. Człowiek bez łaski Bożej to jak drzewo bez korzenia, winorośl bez żywotnego soku, narzędzie bez rzemieślnika. Kontempluj miłosierdzie Boże, ucz się więc zatapiać z wielką ufnością swoje niedoskonałości w niezmierzonej przepaści Twego Bożego miłosierdzia. W znoszeniu cierpienia naśladuj cierpiącego Chrystusa, w modlitwie najwyższego kapłana, w cierpliwości najbardziej doświadczonego przeciwnościami człowieka. Nie zadawalaj się byle jaką doskonałością, lecz zmierzaj do coraz wyższych jej stopni. Do niej angażuj swego ducha i nią się kieruj. Najukochańszy, najłaskawszy Pan nigdy w przeciwnościach nie opuszcza swoich wiernych. Nie potępiaj grzeszników, których Bóg może w jednej chwili usprawiedliwić. Nie miej wątpliwości, że gdy dziś Jezus wsiądzie do łódki Twego serca, to po to, żeby Tobą pokierować, udzielić Ci pomocy
i ocalić Cię. Jeśli się lękasz, żeś grzesznik, pamiętaj, że Jezus przyszedł po to, by zbawić grzesznika. Któż miałby śmiałość uważać siebie za sprawiedliwego? Dopóki żyjemy, znajdujemy się w niebezpieczeństwie popełnienia grzechu. Szczęśliwy jest ten, kto znosi krzywdy, a przeciwnie, nieszczęśliwy jest ten, kto je wyrządza.